Kasia. Kasia pracuje jako frontend developer w firmie WPML. Jeżeli musieliście kiedykolwiek zaimplementować wielojęzyczność, to pewnie wiecie, o którą firmę chodzi. Przynajmniej jeżeli chodzi o WordPressa. I Kasia wam opowie o dosyć ciekawym temacie i pełnym na pewno przygód dla niektórych, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy deweloperem a designerem. Kasia, zapraszam. Hello wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym pięknym evencie i może zrepituję. Nazywam się Katarzyna Janowska i dzisiaj będę mówić o słowniku kodersko-polskim, jak tylko moja prezentacja będzie widoczna na ekranie. Przed chwilą działało, musicie wybaczyć. Ale widzę, że niektórzy z was już zaczynają rozumieć, o co mi chodzi w całej tej prezentacji. Jest bardzo ważne pytanie, czego ja się właściwie czepiam? Mamy bardzo wiele przykładów pracowników, zwłaszcza korporacji, którzy używają tak zwanej korpomowy. Mamy mnóstwo przykładów wplatania obcych języków do naszych wypowiedzi i sprawia to, że koledzy z pokoju świetnie rozumieją swoich współpracowników, a niestety cała reszta świata, albo nawet koledzy z pokoju obok, mają z tym duży problem. I typowymi przykładami takiej korpomowy jest ten właśnie obrazek. To jest dość ekstremalny przypadek. Powstały również słowniki korpomowy, które pomagają nam w jakiś sposób zrozumieć. Tutaj mamy przykład mowy korposląskiej. Moim absolutnie ulubionym sformułowaniem jest fuck up, czyli fest zmaścić swojego robota. Absolutny faworyt. No dobra, ale co to ma do nas, co to ma do koderów, co to ma do programistów? Ja mam do was pytanie. Kto z was miewa w swojej pracy bezpośredni kontakt z klientem, kiedykolwiek, na którymkolwiek etapie projektu? Świetnie, widzę, że większość, więc będziemy się świetnie rozumieć na tej prezentacji. Otóż mam kilka przykładów kontaktu z klientami i kontaktu z osobami, które były bardzo zainteresowane WordPressem i potrzebowały na ten temat pomocy. Ale na przykład na zeszłym WordUpie w Łodzi przyszła koleżanka, która wysłuchała wszystkich prezentacji, po czym całkiem szczerze powiedziała, że to, co mówiliśmy, jest dla niej tak mniej więcej zrozumiałe jak to. I pyk, wrzuciła zrzut ekranu ze swojego WP Configa z hasłami, wiecie. Następnie rozmawiałam z pewną kosmetyczką, dla której robiłam stronę internetową i ona dała mi do myślenia, kiedy ona mówiła swoim językiem i uwierzcie mi, że mikrodermabrazja diamentowa to było jedno z prostszych sformułowań, które musiałam przyswoić podczas robienia tej strony. Ale ostateczny bodziec pojawił się wtedy, kiedy rozmawiałam z jednym stomatologiem, któremu robiłam stronę i powiedziałam mu, no stary, fajnie, że ci grafik to tak zaprojektował, ale jak ten slider walniesz na pół strony, to cały content zjedzie na sam dół i na mniejszych ekranach po prostu nikt tego nie zobaczy. Na co on stanął, przybrał pozycję obronną i powiedział, wiesz co, ja też mogę używać trudnych słów, że nic nie zrozumiesz. Ja wtedy zrozumiałam, że być może oni nic nie rozumieją. I być może powinniśmy zmienić nasze podejście, bo w innym przypadku, kiedy mówimy do klientów dla nas zrozumiałym językiem, to ich myśli odlatują gdzieś tutaj. I niestety nie dogadamy się. No dobrze, ale są różni klienci, więc jak rozpoznać tych, którzy faktycznie nic nie rozumieją, a tych, którzy świetnie rozumieją, co do nich mówimy, bo są ekspertami. Otóż nawet u nas na WordUpach mamy świetne sformułowanie, które dzieli widownię zawsze na dwie części, niekoniecznie równe. Otóż jest to zapytanie, jaki jest twój ulubiony klient FTP? No, jeżeli klient posiada ulubionego klienta FTP, to wszystko jest w porządku. Możemy do niego mówić koderską mową, on na pewno załapie, o co nam chodzi. Ale jeżeli on nie wie, co to jest klient FTP, no to trzeba się stosować do tych zasad. I są kategorie słów, których używać wolno, a których należy unikać. I są to oczywistości na pierwszym miejscu. Oczywistości to sformułowania, których używamy na co dzień i nawet nie wiemy, że to robimy. I pierwszym jest header i footer. Kto wie, jak to jest po polsku?
Świetnie. Drugie słowo to content. Tu już jest trochę trudniej. Otóż wyobraźcie sobie, jest to treść albo zawartość strony. Mamy też sidebar. Mamy też CMS. To już jest trudne. Uwaga. System zarządzania treścią. Ale nie wszyscy wciąż rozumieją, więc można dodać, to jest to, dzięki czemu będziesz dodawać notki na bloga. Mamy slider. To też wydaje się być zaskakujące, że ludzie tego nie rozumieją, bo przecież w języku polskim mamy słowo slide. Może nie takie naturalne, ale jednak dla wszystkich zrozumiałe. No to jest pokaz slajdów, to już jest bardziej zrozumiałe, albo nawet i przewijarka treści. To też jest bardziej zrozumiałe niż slider, naprawdę. Mamy design. Design jest ciężkim słowem, bo wszystkim kojarzy się z kreacjami na pokazach mody, a nie ze stronami internetowymi. I dlatego łatwiej używać jest sformułowania wygląd strony. No i mamy UX. Tutaj już jesteśmy na granicy dwóch kategorii, ponieważ UX to użyteczność strony. Tak można to szybko wyjaśnić. Ale to też może nie być jasne, więc możemy dodać, czyli to, jak łatwo klientom będzie się używało waszej strony, którą dla was zrobimy. Tym słowem przeszliśmy do kolejnej kategorii. To są zwroty kontrowersyjne. To znaczy wyjaśnienie ich jest jasne dla klienta, ale jeżeli my będziemy rozmawiać w ten sposób z kolegami z pokoju, to prawdopodobnie wyrzucą nas z pracy. To trzeba o tym pamiętać. Więc mamy responsywny. To dla klienta będzie wersja na komórkę. Rozumiecie kontrowersję, tak? Mamy font. Tutaj, słuchajcie, nie rzucajcie pomidorami. Czcionka. To jest lepiej zrozumiałe. SEO. Trudne, bardzo trudne sformułowanie. To jest sposób dostosowania strony w taki sposób, żeby wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania. Ale wyszukiwania, wyszukiwarka to też jest trudne słowo, więc to też trzeba wyjaśnić. Tutaj kolejna kontrowersja, otóż wyszukiwarka to, słuchajcie, jest Google. Razem jak to połączymy, to SEO to jest takie, żeby się wysoko w Google wyświetlało. I teraz, żeby nie było, że nie mówiłam, to nie używajcie tego na rozmowie kwalifikacyjnej, to nie zadziała. I co? Są zwroty zakazane. Nigdy, absolutnie nie wolno żadnego z tych sformułowań użyć w kierunku klienta w momencie, kiedy on nie posiada swojego ulubionego klienta FTP. Może się wydawać oczywiste, czym jest HTML, ale nie jest. Nigdy tego nie róbcie, naprawdę. I dlaczego? Co nam to wszystko daje? Bo my się będziemy gimnastykować i używać jakichś zamienników. Klienci może będą rozumieli, a może wciąż nie będą rozumieli. Otóż z mojego doświadczenia wynika, że kiedy używamy polskich odpowiedników, jednak częściej rozumieją, przez co czują się bezpieczniej. Czują, że wykonawca strony ich nie obraża w wolnych chwilach, tylko stara się z nimi faktycznie dogadać. Mamy mniej dodatkowych pytań, bo jeżeli powiemy, że trzeba zmienić krój czcionki, to oni łapią, bo w Wordzie też jest krój czcionki, więc jest super. Jak powiemy, że trzeba wybrać innego fonta, to oni zaczynają wyszukiwać, czym jest font face, bo to jest pierwsza rzecz, która się wyświetla. I tego nie chcecie, bo będą chcieli mieć funta z kotkami w ogonkach albo coś takiego. Słuchajcie, nie róbcie tego. Wiedza momentami jest szkodliwa. Bardzo ważna rzecz również dla osób, które nie są freelancerami albo są bardzo porządnymi freelancerami i piszą dokumentację swojego kodu. Generalnie dokumentację powinny pisać nauczycielki pierwszych trzech klas podstawówki, bo dzięki temu ona jest zrozumiała. I nauczycielki pierwszych trzech klas podstawówki nie znają sformułowania content, to jest bardzo istotne. I w dokumentacji też należy unikać tego typu sformułowań, spolszczeń i wszelkich dziwności. I do czego to nas prowadzi, że nasi klienci odbierają nas bardziej profesjonalnie, wbrew pozorom, że są spokojniejsi, czują się bezpieczniej? Otóż wszyscy możemy się wtedy zająć tym, co lubimy najbardziej. I dziękuję wam bardzo. Pytanka? Może dyskusja w takim razie. Komentarz. Fajnie było. Czyżbyś też wyczerpała, Kasiu? Na to wygląda. Ale zapraszam do dyskusji w kuluarach. Skąd teraz?
Temat właśnie od tego nieszczęsnego dentysty, który oskarżył mnie, że go obrażam, używając tego typu sformułowań. Uznałam, że jeżeli on uważa, że go obrażam, to prawdopodobnie cała reszta też i być może dlatego nie polecali swoich kolegów. To... Chyba chcą znowu kawę. Dobrze, słuchajcie, kilka minut przerwy. Tam na ekranie macie godziny następnych prezentacji. Pamiętajcie też, że na tym traku będziemy mieli przerwę kawową, ponieważ z racji tego, że mamy troszkę różne czasy prezentacji, troszkę te traki się rozjeżdżają, więc tutaj będzie też później po następnej prezentacji taka chwila na kawę.